I generalnie tak jest. I ja nie sądzę, że AI ma być taką jednostką wybitną. Myślę, że to jest maszyna, która ma być właśnie czymś, co ma nam zautomatyzować pewne rzeczy, które są powtarzalne. Każdą inną gałęzią, czy to przemysłu, czy nauki, czy jakiegokolwiek rozwoju, że no to jest kolejny z takich po prostu przełomów, który spowoduje jakieś tam przyspieszenie, przekształcenie pewnie programowania, jakie my znamy. Zawsze się świat trochę zmienia w takich sytuacjach, czy elektryczności, czy nie wiem, kolei. No pewne zawody się zmieniają, pewne będą wymierać, ale taka jest naturalna kolej rzeczy. Cześć wszystkim, witamy serdecznie na kolejnej naszej rozmowie z cyklu rozmów na temat AI, sztucznej inteligencji, wszystkiego, co z tym powiązane. Jest tutaj ze mną Jakub Król i troszkę sobie pomówimy dzisiaj, Jakubie, o czym? Takie podstawowe definicje, terminologia, co to w ogóle jest sztuczna inteligencja? No, jak to co? No jest. Działa? W komputerze klikasz play i myśli. No, mi się wydaje, że to jest bardzo prosty termin. Tak naprawdę nie ma tutaj co dywagować, czym to jest, czym to nie jest. Wiadomo, że Skynet był sztuczną inteligencją. Ludzie skończyli jak skończyli, więc no nie wiem, czy masz coś tutaj na obronę tego. Właściwie to nie mam nic więcej do powiedzenia. Chociaż faktem jest, że są różne definicje i taka definicja, która do mnie zawsze przemawia, jest w sumie, tak jak powiedziałeś, to jest dosyć proste. Sztuczna inteligencja to coś, co ma przypominać w jakimś stopniu nasze właśnie zachodzące procesy w mózgu, czy nasz sposób myślenia kognitywnego, czy jakiekolwiek inne rzeczy, które są właśnie związane stricte z naszym mózgiem. Okej, bo mam taki problem. Mam strasznie nierówne podwórko i jak to muszę kosić za każdym razem, to się strasznie męczę, muszę pchać tą kosiarkę pod górkę, ona się zacina. A czy mogę użyć sztucznej inteligencji do tej kosiarki, żeby to samo jeździło i za mnie kosiło? No są nawet takie właśnie kosiarki. Teraz pytanie, o jakim typie sztucznej inteligencji mówimy. Szczerze mówiąc, nie wiem, jakie są w kosiarkach, ale zdecydowanie są takie, które uczą się terenu, czy też masz taki przecież odkurzacz, gdzie są w stanie wiedzieć de facto, co się dzieje. I też możemy powiedzieć, że to w jakiś sposób trochę wzorowuje działanie naszego mózgu, nie? No bo my też jakby intuicyjnie możemy powiedzieć, czujemy, gdzie się coś znajduje, gdzie mamy kawałek pokoju, czy kawałek trawy właśnie do ścięcia, jeżeli podążymy tym przykładem. I też możemy jak najbardziej maszynę nauczyć właśnie tego. Okej, bo skoro ja mam oczy, mam nogi, mam ręce, ja mam wszystkie zmysły, którymi postrzegam otoczenie, widzę, że jest jakaś kępka trawy grubsza czy coś, czy muszę do góry podjechać, to czy mógłbym taką kosiarkę wyposażyć na przykład w kamery dwie, na przykład, żeby głębiej postrzegało i potraktować to jako dane do obróbki do tej sztucznej inteligencji? Czy ona sobie z tym poradzi w ogóle? No jeżeli ja tego przystosujemy tak najbardziej tak, to jest fajne porównanie, które mówiłeś. Ja w ogóle lubię myśleć o ludzkim ciele, o jak takich trzech warstwach, czyli mózg i układ nerwowy i reszta naszego ciała. Nazwijmy to szkielet czy mięśnie, którymi sterujemy. I de facto możemy powiedzieć, że tą sztuczną inteligencją bardzo często jest mózg. Bardzo często tym układem nerwowym jest jakiś rodzajem API, a to, co na końcu wykorzystujemy, to jest właśnie reszta naszego ciała. Czyli jak powiedziałeś, to jakieś sensory, czy jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji w sieci, nie wiem, wyszukiwanie jakichś danych giełdowych, dajmy na to, czy wysłanie jakiegoś maila, nie? Okej, ale tak mówiąc dalej o tej kosiarce, bo widziałem często w ogłoszeniach o pracę, że wymagana jest znajomość w jakimś zakresie uczenia maszynowego. Czyli jeżeli ja kosiarkę nauczę, żeby sama jeździła, to jest właśnie to uczenie maszynowe, czy to o coś innego chodzi? trochę o coś innego, chociaż ciekawe jest, skąd się ten termin bierze. Myślę, że on może mieć duży związek właśnie z tym, że chcieliśmy na początku uczyć jakieś maszyny. Natomiast nie mówimy aktualnie o uczeniu maszynowym stricte jako uczeniu właśnie maszyny fizycznej, tylko maszyny w sensie bardziej komputera może, czy jakichś właśnie sztucznych sieci neuronowych. Okej, no to troszkę zmienia postać rzeczy, bo myślałem, że będziemy te transformersy budować, roboty, które w końcu może przejmą władzę nad światem, oby nie. No ale trochę mnie uspokoiłeś tutaj w tym temacie. A co jako laik powinienem wiedzieć jeszcze o sztucznej inteligencji? No bo mamy sieci neuronowe, co już powiedzieliśmy, że w miarę reprezentują nasz mózg. Mamy tam jakieś węzły, jakieś synapsy, tego typu rzeczy. Mamy to uczenie maszynowe. A jest jeszcze jakieś inne kwestie, które trzeba znać? Myślę, że warto w tych czasach, kiedy wszyscy mówią o czacie GPT, powiedzieć sobie, czym jest czat GPT i czym są wszystkie po kolei kroki. Bo mówiąc, że czat GPT jest sztuczną inteligencją, oczywiście jest, natomiast to jest bardzo szeroki zbiór. Okej, a to nie jest tak, że jest sztuczna inteligencja jedna, która się domyśli wszystkiego nagle, co ma robić? Nie, ale pracują nad tym naukowcy na całym świecie. Zresztą też się mówi, że być może przyszłe wersje właśnie sztucznej inteligencji od OpenAI chociażby, mogą być właśnie taką generalną sztuczną inteligencją i ona faktycznie może być taka inteligentna, która się, powiedzmy, że się bardziej domyśla. Choć już teraz mamy takie, które w pewnym stopniu dosyć dobrze się domyślają, o ile dobrze je oczywiście pokierujemy. Okej, ale to w dalszym ciągu musimy mieć w pewnym sensie dedykowaną sieć do danej klasy problemu. Nie możemy użyć tej samej sieci jednej do sterowania na przykład samochodem, a jednej do generowania odpowiedzi na czacie.
No wiesz, powiem ci, że możemy generalnie. Bo jak sobie dobrze właśnie zepniemy z różnymi API, na przykład właśnie OpenAI, ale dobrze właśnie my powiemy, o co nam chodzi, o tym też Przemek często mówi, nie? Rozmowa JSON-ami czy GraphQL-em, to my jesteśmy wtedy w stanie powiedzieć, słuchaj, masz kierownicę, masz hamulec, masz gaz, spróbuj tym sterować. Ja nie mówię, że to będzie idealne. Być może byłoby lepiej, tak jak powiedziałeś, wyuczyć konkretną sieć neuronową tego konkretnego zadania. Myślę, że nawet bezpieczniej, bo chyba nie chciałbym samochodem jeździć, który się uczy, jak nie wjeżdżać w ściany albo w ludzi. To nie byłoby zbyt... Albo na czacie GPT. Tak, a wspomniałeś właśnie o czacie GPT. Wiemy też, że są różne rodzaje tego czatu, czy że to jest ogólnie rodzina pewnego rodzaju rozwiązań? Co mógłbyś na ten temat powiedzieć? Okej, to wyjdźmy sobie od sztucznej inteligencji, powiedzieliśmy sobie najpierw o niej. Możemy powiedzieć, że takim kolejnym krokiem w stronę czatu GPT są Large Language Models, czyli właśnie te języki, czy możemy powiedzieć też sztuczne inteligencje, które mają porozumiewać się ludzkim językiem. Tak bym to najogólniej określił. Oczywiście też możemy sobie powiedzieć, że to są jakieś tam autosuggestery i tak dalej. Natomiast z grubsza mówiąc, to mają być sztuczne sieci neuronowe, które przyjmują język naturalny i wypływają język naturalny. Choć wiemy, że możemy też tym sterować. To jest pierwszy krok. Kolejny krok, tak jak powiedziałeś, są różne rodziny tych języków. I OpenAI, czyli wcześniej organizacja, fundacja, teraz firma, jest właśnie autorem takich między innymi właśnie rodzin modeli językowych jak GPT. I aktualnie najnowszą wersją jest GPT-4, pracują nad GPT-5. I właśnie dopiero chat GPT, jeżeli chcemy o nim sobie powiedzieć, to jest ta nakładka graficzna, możemy powiedzieć, dopiero na ten model językowy konkretny. Okej, okay, a wspomnieliśmy wcześniej kiedyś na rozmowie, że te sieci neuronowe potrzebują dużej ilości danych, żeby w ogóle działały. Skoro to jest model językowy i on nam zwraca odpowiedź w naturalnym języku, to podejrzewam, że trzeba dużej ilości danych, przykładowych pytań, odpowiedzi, różnego rodzaju zwrotów, żeby to się nauczyło. Więc czy jesteś w stanie coś powiedzieć, jak wygląda jakby to wejście tak naprawdę do wytrenowania takiej sieci, takiej językowej? Tak. Ty też kiedyś mówiłeś o tym, że wszystko się da jakoś tam skwantyfikować, że to pod spodem są jakieś liczby i oczywiście na bardzo niskim poziomie to tak jest, bo generalnie na samym dole to tak musi być. Maszyna rozumie jedynie liczby, natomiast masz tutaj oczywiście rację, że tak naprawdę to, na czym my uczymy te właśnie modele językowe, to są bardzo duże zbiory danych tekstowych na ten moment, ale z małą gwiazdką, dlatego że GPT na przykład już pracuje nad tym, że są to również na przykład obrazy czy inne rodzaje mediów, które też są w stanie zrozumieć. I tak, de facto musi być bardzo, bardzo ogromna ilość. A czy w przypadku obrazów to nie jest tak, że najpierw ten obraz jest tłumaczony i tak na tekst mówiący, co na tym obrazie się znajduje, a to dopiero wchodzi później głębiej, czy jakoś mądrzej to może działać? Są różne sposoby co do tego. Generalnie jak sobie zobaczymy jakieś takie wykresy, jak są przetwarzane obrazy, bo to jest akurat dosyć szczególny przypadek, to jest dosyć skomplikowane. Dlatego, że my jako ludzie, jak patrzymy na obrazy, to widzimy bardzo różne rzeczy, nawet nasze oko. Na przykład krawędzie, my bardzo zwracamy na to uwagę, to jest dla nas naturalne, dla komputera tak niekoniecznie. Więc to jest jedna rzecz, która jest. Druga to jest na przykład, gdzie jest mniejsza, większa ilość światła. Ciekawostka, sztuczne inteligencje takie proste, które na przykład byśmy sobie zrobili teraz zdjęcie i miałby wykryć człowieka, one bardzo często patrzą, gdzie jest największy odbłysk po prostu w kolorze skóry. Mądre. A jeszcze wracając do czatu GPT, bo wiemy, że był trenowany jakimś skończonym zbiorem po prostu kwestii, wyrazów, fraz czy czymkolwiek. Czy to w takim razie oznacza, że nie jesteśmy w stanie wygenerować absolutnie wszystkiego? Albo może powiedzieć inaczej, że to nie jest czysto kreatywna sieć, która coś wymyśli jakby od zera dla nas? To jest super zagadnienie. Bardzo je lubię, dlatego że może powiem na razie o obrazach, bo to łatwiej mi porównać. Generalnie bardzo często się mówi, że to, co jest generowane przez sztuczną inteligencję w sensie obrazów, to i tak jest jakimś rodzajem miksu tego, co się nauczyło na innych artystach. Tylko pytanie, czy generalnie malowanie artystów na tym nie polega, kiedy idzie się, nie wiem, do szkoły generalnie skupionej na malowaniu, tak? No to uczysz się na początku, jak inni wielcy mistrzowie malowali. Ja myślę troszeczkę podobnie ze sztuczną inteligencją. Ona, tak jak mówisz, faktycznie nie jest tak, że jest w 100% kreatywna. Ona jest w stanie bardzo dobrze miksować pewne rzeczy, ale ona, tak jak mówisz, no musi mieć jakiś wzór, który naśladuje. Okej, tej przyrównanie do szkoły z jednego punktu widzenia jest sensowne, ale chcąc być wielkim artystą, jednak musisz mieć coś unikalnego dla siebie. Nie wiem, czy malarze nowocześni mieli bardziej, nie wiem, ostre kształty, gra światło cieniem i tak dalej, co ich wyróżniało i pozwalało od razu powiedzieć, że to jest ten artysta. Czy Midjourney, czy inny serwis nie wymyśli nam raczej czegoś, co będzie unikalne i powiemy, o, to jest znak specyficzny dla Midjourney. To zawsze będzie coś, co już ktoś kiedyś w jakiś sposób widział chyba. Ja myślę, że to jest fajna wiadomość dla nas wszystkich, bo to znaczy, że pewna kreatywność ludzka, ona nie będzie, a przynajmniej też tak uważam, nie powinna zostać zastąpiona przez sztuczną inteligencję. Tak jak powiedziałeś, są jednostki wybitne, nie? Które wymyślały swoje style,
I generalnie tak jest. I ja nie sądzę, że AI ma być taką jednostką wybitną. Myślę, że to jest maszyna, która ma być właśnie czymś, co ma nam zautomatyzować pewne rzeczy, które są powtarzalne. A umówmy się, nawet jeżeli mówimy o kreatywnym copywritingu, no to 90% to jest to samo jakby, nie? Wiesz, tutaj mi się zawsze w takich sytuacjach na myśl rzuca jedna rzecz. Obudziłem się rano, stwierdziłem, napiszę sobie symfonię. Napisałem, patrzę, a tu już jakiś Beethoven ją wcześniej napisał. Tak jest wszędzie, że wszystko już przez tyle lat rozwoju sztuki w jakiś sposób mniejszy lub większy i tak będzie odtwórcze. Mhm. Możesz zmienić instrumenty, możesz zmienić rozłożenie sceny, możesz zmienić studio, ale nie wymyślisz nagle za każdym razem nowych melodii. Nie wymyślisz nuty, która nie wcześniej gdzieś się nie pojawiła, no nie? Tak. Możesz ją ustawić w inny sposób niż wcześniej, ale czy sztuczna inteligencja też nie może jej ustawić w innym miejscu? Może. Tutaj w dalszym ciągu ilość tych kombinacji i permutacji jest skończona, więc no, możemy manipulować innymi parametrami, no ale w dalszym ciągu no, ktoś już kiedyś coś podobnego w jakimś zakresie zrobił. No ale na szczęście, tak jak powiedziałeś, AI jest trochę mniej kreatywne od człowieka jednak, bo my jesteśmy w stanie czy wytworzyć jakiś unikalny styl. Mhm. Oczywiście nie każdy da radę, ale możemy to zrobić. To też na szczęście oznacza, że AI jednak nas nie zastąpi tak całkowicie do końca, we wszystkim. To, co powiedziałeś, że AI może nam zautomatyzować czy uprościć pracę, przede wszystkim jakieś powtarzalne zadania, które są jednak najnudniejsze dla człowieka, bo człowiek lubi robić rzeczy innowacyjne, kreatywne, a nie 8 godzin naciskać przycisk. To, co AI nam w tym przypadku zastąpi, to jest tylko na plus dla człowieczeństwa. Oczywiście, tak samo jest z programowaniem. Przecież wiesz, ile razy masz jakiś genialny pomysł, zazwyczaj to, na czym się najbardziej utyka, to są te nudne momenty, jak masz po raz 150-tysięczny napisać formularz w Reakcie, nie? Mhm. Fajnie, jak masz pomysł, że ten formularz będzie zawierał jakieś ciekawsze dane albo będzie robił coś innego, ale samego formularza ci się nie chce pisać. I sztuczna inteligencja jest jak najbardziej takich powtarzalnych czynności codziennych, nawet programistycznych, gotowa. No to sam tak myślałem, że niektórzy narzekają na sztuczną inteligencję, że ludzie są leniwi, bo nie potrafią sobie napisać prostego kodu, ale czy już nie jest tak od nawet na 100 lat? Mamy proces, mamy scaffolding, mamy interfejs do linii komend, gdzie piszemy, chcemy zrobić klasę, która zrobi to, dostajemy całą klasę, czy to kontrolera, czy serwisu, która już to i tak w pewnym stopniu zrobi za nas. AI idzie trochę do przodu i nam jakby dodaje do tego rzeczy związane z naszym kontekstem, które tam dostarczymy, czy jakimiś konkretnymi, sprecyzowanymi wymaganiami. Ale tak naprawdę ludzie od zawsze dążyli do tego, żeby sobie robotę jednak uprościć, a nie tylko i wyłącznie dokładać. Tak, ja w ogóle bardzo lubię takie porównanie, jak ktoś mówi, to co, nie możesz na rowerze jechać, a nie możesz konno jechać, no, a nie możesz iść na piechotę do Katowic ze Strzębia? No sorry, mogę to zrobić. I to jest to, że nie będzie na zasadzie, moim zdaniem, że my nie będziemy mogli już czegoś robić ręcznie. Jak jeżeli będziemy chcieli to zrobić ręcznie, bo nam to sprawia przyjemność, to idziemy na piechotę, to idziemy na piechotę, nie? Ale jeżeli mam dłuższy dystans do przebiegnięcia albo chcę być bardziej wydajny, to mogę skorzystać z odpowiedniego narzędzia. Jasne. To jest jak z każdą inną gałęzią, czy to przemysłu, czy nauki, czy jakiegokolwiek rozwoju, że no to jest kolejny z takich po prostu przełomów, który spowoduje jakieś tam przyspieszenie, przekształcenie pewnie programowania, jakie my znamy, czy dopasowanie trochę tych zawodów, jak mówił Przemek, do prompt engineerów, gdzie no każdy będzie musiał troszkę na tym się jednak znać i używać tego jak każdego innego narzędzia w pracy. No kto z nas nie kopiuje kodu ze Stacka albo z Google'a? Stack Overflow padnie i 90% branży IT nagle leży, bo wszyscy mają problemy i nikt nie chce tych problemów robić kompletnie bez niczyjej pomocy, no bo nie zawsze się da po prostu. No wtedy trzeba było mieć bardzo szeroką wiedzę. Też weźmy pod uwagę, jak w ciągu, wiesz, my uczymy programowania od bardzo wielu lat i nie wiem, czy pamiętasz, jak zaczynaliśmy uczyć ludzi, to o jQuery jeszcze mówiliśmy, tak, nie? I życie było bardzo proste. Teraz jest bardzo dużo narzędzi, bardzo jest rozbudowane programowanie, więc nie możesz generalnie wiedzieć wszystkiego, jeżeli chcesz zrobić wszystko. A mając odpowiednie narzędzia, typu właśnie AI, czy chociażby wcześniej Stack Overflow, jesteś w stanie zrobić więcej. Nawet jakbyś doskonale znał technologię, nie wiem, Java na przykład, w jakiejś tam wersji, wystarczy, czy że ktoś ma inną wersję systemu operacyjnego, czy nieco inne biblioteki, inną wersję, nie wiem, Mavena, czegokolwiek, czy Pythona brakuje przy JS-ie, czy czegoś innego, ktoś ma Maca, ktoś ma Linuxa, ktoś ma Debiana, inną dystrybucję i nagle wszystko działa inaczej. Więc to są problemy, które się tylko i wyłącznie mnożą. No i nikt tego nie zapamięta. Tutaj przytoczę cytat mojej nauczycielki z analizy matematycznej ze studiów. Głowa to nie śmietnik. No nie ma sensu się uczyć absolutnie wszystkiego, skoro ktoś już kiedyś taki problem miał
i możemy sobie tą pracę ułatwić. No, koła nie ma co nowo wymyślać, bo nic nowego w tym temacie nie wynajdziemy. Zgadza się. Dlatego uważam, że AI jest właśnie rozwiązaniem tych problemów. Nie zaśmiecanie sobie mózgu, zostawić AI to, co wie i niech robi swoje, a my zajmujemy się przede wszystkim rzeczami kreatywnymi i też krytycznym myśleniem, bo to jest bardzo ważne potrzebujecie AI, no bo wiemy, że AI ma swoje halucynacje, ale to pewnie też na inny temat już będzie wątek. Jasne. AI, mam nadzieję, popcha cywilizację znowu do przodu. Kolejny przełom, kolejny rozwój. Myślę, że będzie tak naprawdę tylko i wyłącznie lepiej. Nie ma się tak naprawdę co tego obawiać. No. Zawsze się świat trochę zmienia w takich sytuacjach, czy elektryczności, czy nie wiem, kolei. No, pewne zawody się zmieniają, pewne będą wymierać, ale taka jest naturalna kolej rzeczy i myślę, że trzeba sobie jakoś z tym poradzić w tej sytuacji. No trzeba po prostu iść z duchem czasu. Dokładnie. Nie mam innej opcji. Tak jak programiści Java, którzy od 30 lat pracują w jednej wersji, w końcu czasem zmieni się infrastruktura, czy architektura, czy podejście i trzeba się tej nowej wersji douczyć. Dokładnie tak. Super, dziękujemy Wam bardzo w takim razie i widzimy się pewnie w kolejnych odcinkach. Yo!